Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Krakowia Maraton. Z tej strony Anna Nowosielska, a dzisiaj ze mną wyjątkowi goście z okazji zbliżającej się wielkimi już krokami 20. edycji Krakowia Maraton. Są ze mną reprezentanci naszych wytrwałych 35 biegaczy, którzy przebiegli wszystkie edycje i pobiegną również w tym roku. Ze mną są pani Agnieszka Kuś. Dobry. Dzień dobry, pan Roman Piątek, pan Andrzej Macioł i pan Andrzej Madej. I panie Andrzeju, to chyba od pana wszystko się zaczęło, ta piękna biegowa krakowska historia, zgadza się? No w Krakowie akurat tak. W Krakowie akurat było tak w pewnym momencie, że ja po przebiegnięciu trzech pierwszych biegów, które były na północy Polski, pomyślałem, że bardzo mało jest biegów na południu. I wtedy wymyśliłem, że trzeba by pobiec wzdłuż Wisły, że Wisła jest akurat taką trasą, która jest stosunkowo równa, że są świetne bulwary, które można do tego biegania wykorzystać. No i tak powstał pomysł Krakowia Maraton. Z biegiem Wisły na początku. Tak, 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 bo to był pomysł, który poza tym aspektem sportowym, biegowym, miał też pomysł infrastrukturalny. W rzeczy samej tworzenie tej infrastruktury sportowej w Krakowie to było coś, co było drugim z argumentów inicjatorów Krakowia Maraton. Więc trzymamy kciuki. Na początku Wisła, potem coraz większe tereny Krakowa, doszła Nowa Huta, wiem, że szczególnie bliska pani Agnieszce. Jest. Mieszkam, urodziłam się, mieszkam nadal w Nowej Hucie, także dla mnie to, no, no to było świetne miejsce, ponieważ tam na placu centralnym przychodzi rodzice, wszyscy znajomi, no, duża grupa wsparcia. No biegłam u siebie po prostu, także było bardzo, bardzo fajnie i podobało mi się to. A czy ten doping jest ważny na trasie? Tak, to jest bardzo ważne, jak wiemy, że jest ktoś swój, no mobilizuje to nas, każdy się zbiera, no ale w ogóle jak jest dużo ludzi, cokolwiek krzykną, pomachają, czymkolwiek, jakaś muzyka jest, to no myślę, że każdy to potwierdzi, że pomaga nam to. Zdecydowanie pomaga, dodaje energii. Ale pomagają też pacemakerzy i jeden jest wśród nas. Pan Roman nie tylko pokochał bieganie w maratonach, ale też wspieranie innych biegaczy. Na czym ta rola polega? Zajmowanie głową innych, nie bieganiem, a czymś. No właśnie, czym? Jak odciągamy te myśli od tego ogromnego wysiłku? Przede wszystkim między innymi hasłem z historią w tle i opowiadaniem o tym, co widzimy, gdzie jesteśmy, co tu było kiedyś, co jest. No właśnie, to świadczy o wyjątkowości tego biegu, ta historia w tle. Możemy opowiedzieć, co mijamy po drodze, takie szczególne miejsca, które możemy polecić na przykład biegaczom z innych krajów, dlaczego warto przybyć na Krakowia Maraton? To zdjęcie, które jest w tle, to przede wszystkim. Most Dębnicki i Wawel w tle. Czyli to jest taki obraz, który najbardziej utkwił w pamięci. Tak, tak, tak. Nie będziesz wiedział, dokąd pójść, jeśli nie wiesz, skąd idziesz. Wiem, że to jest z kolei motto pana Andrzeja Macioła. Jak bieganie pana zmieniło? Widać po koszulce, może tak. Kiedyś była obcisła, teraz już nie. Pan Andrzej ma koszulkę pierwszego biegu, czyli w ogóle tak wyglądała, wracamy do korzeni. Kiedyś koszulka bawełniana. Maj 2002 roku. Teraz się nie biega w takich koszulkach, no. Teraz są technologie odprowadzające. Tak, pamiątka została, także będę ją się opiekował. Pan Andrzej z kolei ma z drugiej edycji, pani Agnieszka 10, a pan Roman poprzednia. Natomiast layout najnowszej koszulki widać w tle, to ta z okazji 20 edycji. Do tegorocznej edycji naszego maratonu zapisało się 6 tysięcy biegaczy, z czego kobiet niewiele ponad 1000. Pani Agnieszko, ma pani pomysł, dlaczego mniej kobiet biega? Co je powstrzymuje? No jestem szczerze powiedziawszy zaskoczona, bo no biegam w naszym krakowskim maratonie, w innych biegach, startuję też w triatlonie czasami i właśnie powiedziałabym, że tych kobiet jest coraz więcej. Z biegiem lat się dużo pojawiło. I no jestem zaskoczona, że tu takie są dane, że mało kobiet, bo wydawało się, że jest ich więcej. No trudno mi powiedzieć dlaczego. Nie, pani nie jest naszą jedyną, dodajmy, wytrwałą. No właśnie, więc w tym dla mnie momencie. To jest takie oczywiste, że coś robię, startuję, mniej lub bardziej jestem przygotowana, no ale cały rok, tak jak mówię, coś tam robię, ruszam się. Więc nie wiem, dlaczego jakby tak mniej jest kobiet, bo generalnie widać ich więcej na wszelkiego rodzaju zawodach. A czy bieganie jest dla wszystkich?
czy trzeba mieć to zaplecze sportowe? Pani zaczynała od lekkoatletyki, prawda? Tak, tak. Ja zaczynałam akurat od lekkiej atletyki. No, biegałam 400 metrów sprint, tak, że to w ogóle nijak się miało do maratonu. Tak jak wspomniałam, przed pierwszą edycją nasze wstrzęsie mojej pierwszej trenerki Ewy Ślusarczyk, przyjaciel z dzieciństwa do tej pory, Marcin, biegaliśmy sobie, no, pobiegaliśmy, żeby sobie biegać, ruszać się. To się zbiegło w czasie, że no, się zaczynali na jesień biegać, już wiedzieliśmy, że na wiosnę będzie maraton. No i mieliśmy wystartować, raz przeżyć, zobaczyć jak to jest, no wtedy ten maraton nie był tak popularny jak teraz. I to jest tak, że no, myśmy mieli łatwiej, bo ten przyjaciel też ze sportu się wywodziliśmy, więc jakoś byliśmy rozruszani, ale biegać naprawdę każdy może. Zwłaszcza teraz jest to dużo łatwiejsze, ponieważ jest mnóstwo wiedz do zdobycia, jest internet, są książki, pojawia się literatura, są trenerzy. No naprawdę jest się gdzie, jak kogo dowiedzieć, można nie wychodzić z domu, żeby już cokolwiek się dowiedzieć, jak zacząć bezpiecznie to robić. No te ponad 20 lat temu, no było dużo trudniej dla kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia ze sportem, no było trudniej takiej osobie może zacząć, a teraz naprawdę każdy może. I też to nie było takie modne wtedy, prawda? No tak, to dopiero od pierwszego Krakowia Maraton, powiedziałabym, po jakichś 5-6 latach faktycznie ruszyła moda na bieganie, ale te pierwsze edycje, no to byli jacyś po prostu śmiałkowie, wariaci, nie wiadomo, dziwni ludzie, którzy nagle chcą biec maraton. Te czasy na pewno świetnie pamięta pan Andrzej. Jak ta biegowa mapa Polski wtedy wyglądała, jak to bieganie w narodzie? No tak, to ciekawe. Myślę, że tutaj Agnieszka dobrze zarysowała ten punkt dojścia od królowej sportu, od lekkoatletyki. Za czasów pierwszego Krakowia Maraton, kiedy ja zaczynałem biegać sportowo, to dochodziło się do biegów tych długodystansowych z jakimś doświadczeniem sportowym, z jakimś doświadczeniem czy lekkoatletycznym, czy innych dyscyplin. Można powiedzieć, że się podchodziło od strony kultury fizycznej. Ja akurat podchodziłem od strony kultury zdrowia, to znaczy w wieku tych więcej 40 lat ważyłem 30 kilo za dużo. I po to, żeby zrzucić te 30 kilo, to zacząłem biegać. I to też nie tak wprost, żeby poprzez wyrzucanie energii wypacać kalorie, tylko żeby wieczorem dużo się zmęczyć i w związku z tym nie brać się do żarcia wieczorem. Taka no tak, jak się metoda, to nie chce się żeby jeść, nie to żreć, tak, żeby nie żreć, tylko szybko pójść spać. Więc przez kilka lat miałem tą metodę biegania wieczornego, popołudniowego, no a potem od strony tej kultury zdrowia doszedłem do rywalizacji sportowej, bo przez pewien czas tak traktowałem bieganie. W tej chwili ja już tak nie traktuję biegów maratońskich, jestem na to za słaby. Za słaby, mam różne defekty fizyczne wynikające z wieku, przeciążenia organizmu. Tutaj Agnieszka mówi o tym, że kibice pomagają, natomiast mi od pewnego momentu już nie pomagają. To znaczy mi jest wstyd, że biegnie tak słabo. I tutaj mam taki atrybut sportowy, mianowicie zakładam sobie takie coś. Tak cię poznają. To jest metoda na Stevie Wondera. Znaczy ja nikogo nie widzę, no to i mnie nikt nie widzi. No więc tak robią, więc to jest, no tak, może faktycznie człowiek troszkę regresuje się, ale ta metoda na Stevie Wondera to tak pomaga mi się upewniać. Dobrze wiedzieć. Polecam. A łatwo było zmienić ten tryb życia z siedzącego, bo pan był maklerem, ekonomistą. No to jest taka praca, nie wiem, czy wtedy już przy komputerach, ale na pewno przy biurku, prawda? No właśnie dlatego się roztyłem. Dlatego się roztyłem i w pewnym momencie już przestałem być wydolny. Już zauważałem, że w sytuacjach dużego stresu no zaczynam się pocić konkretnie. No i wtedy uznałem, że albo zmienię zawód, albo poprawię sylwetkę i w ten sposób poprzez no, taką świadomość tego ruchu dla zdrowia, czy właściwie diety, prawda? Diety dla zdrowia. To mnie zmotywowało. Agnieszka mówiła o tym, że jest dużo wiedzy na temat. No są chatboty, można się wszystkiego dowiedzieć. No nie wiem, że teraz jakby. Właśnie, ale problem jest jednak w motywacji. Znaczy nie tyle w zalewie informacji, co w motywacji. Trzeba ją jakoś znaleźć.
Panie Romanie, jak pan znalazł tą motywację? Bo tutaj z kolei mamy do czynienia z listonoszem, który został maratończykiem, najsłynniejszym chyba w tym momencie w Polsce. To praca wprawdzie nie siedząca, chodzona, ale czy tak jak Forrest Gump, jak złapał tego bakcyla, to już gdzie miał iść, to biegł? Znaczy, na pewno mój maraton zaczął się na poczcie. Kolega z nasz wspólny znajomy, Marek, mówi, no to spróbuj, czemu nie? No i tak wyszło. Także fakt biegania w maratonie wyszło od pracy na poczcie, a że praca jest aktywna, w związku z tym spokojnie można było połączyć bez większych raczej takich treningów kierunkowych. Ale ja też się przyznam, że ja też trenowałem w klubie sportowym przed... W związku z tym taki podkład już też miałem. Tak. Więc nie było tak, że od razu schodzę z pracy i biegam. Ale nie było to takie popularne wtedy, tak? Nie było popularne. Trzeba było się chować tak przed znajomymi, żeby nie widzieli przypadkiem, że coś się robi. No ale dlaczego trzeba się było chować? No, takie były czasy wtedy. Tak? Można było mieć jakieś nieprzyjemności z tego tytułu? Znaczy ja tu może wtrącę, bo jak myśmy biegali, no to przełom był końców lat 90. 2000, jak sobie tak chodziliśmy biegać. I my wtedy na zawodnic z tą trenką mieliśmy tego rodzaju, jak ja tu mam, getry takie, no z lajkry. Wtedy takich, to się może dziwne wydawać komuś teraz, nie było takich rzeczy w sklepie. No my byliśmy w klubie sportowym, mieliśmy dostęp. No nie będę tu mówić, jakie były jakieś tam hasła, jakie tam panowie z ławek rzucali, jak nas widzieli w takich getrach, bo to był po prostu jakiś dziwny, śmieszny strój. No i właśnie, to było dziwne i jakieś takie bieganie między osiedlami. No teraz, no co to takie getry, w każdym sklepie kupimy, ale mówię, wtedy już nawet ten strój był dziwny, no i w ogóle jakieś gonienie po 10-20 kilometrów. No tak było, no po prostu. A teraz? Takie były czasy. No, czyli Robin Hoody takie, w rajtuzach. Tak, jeszcze panowie, to już co, no kobieta to jeszcze, ale jak panowie zaczęli w takich getrach, no to już jakieś w ogóle szaleństwo. Dlatego trzeba się chować. I dlatego właśnie po nocach biegać. Tak. Pana Andrzeja Macioła przez 25 lat mogliśmy spotkać w krakowskich autobusach, ale oprócz tego całe życie był bardzo aktywny. Czyli jednak ta potrzeba ruchu też była, ale czy jakieś sportowe zaplecze było? Nie było żadnego. To jak to się zaczęło? No musiałem kiedyś wysiąść z tego autobusu i zacząć się ruszać, bo jednak zaobserwowałem, że ci kierowcy, te brzuszki coraz bardziej tak wystające są. No i przestraszyłem się tego, nie? No i jadę sobie, w pewnym momencie widzę reklamę maratonu. To jakoś było dwa miesiące przed startem. Koło mnie na przystanku gdzieś tam wisiała. Kiedyś po paru dniach się wróciłem, przeczytałem, zacząłem trenować. Myślę, muszę wystartować. No i mój pierwszy bieg w życiu to był maraton. Inni zaczynają od 5 kilometrów, od 3, od 10, a ja od razu maratonu, prawda? I udało się? Jak, no udało się, 4-5 zrobiłem wtedy. To byłam lepsza od ciebie. No, w drugim nawet z kołotką przegrałem. Biegał jeszcze Budka, z Budką też przegrywałem, no, ale to tylko było na początku, a potem już... Oni przegrywali, tak. Ale wiem, że bieganie to nie wszystko. Możemy powiedzieć, czym jeszcze pan się zajmuje? Lubię na nartach jeździć. Lista jest długa. Uwielbiam na nartach jeździć. Co roku w Dolomity, no bo to jednak inny klimat. Ale narty to też chyba jeszcze nie wszystko. I rower jeszcze jest. Rower, halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce, tak? Ale to wszystko bieganie, nie? Teraz właśnie za 10 dni mam halowe mistrzostwa lekkiej atletyki w Toruniu są. No i przygotowuję się cały czas, dlatego wyglądam jak wyglądam. No bardzo dobrze, przedstartowo, forma startowa. Jakie państwo w takim razie mają rady dla kogoś, kto chce zacząć biegać? Czy już od razu, tak jak pan Andrzej, maraton, czy mniejszymi krokami? Jak się przełamać? Bo teraz już wstydzić się nie trzeba. Wystarczy wyjść z domu i po prostu zacząć, czy jednak jakoś się do tego przygotować? To może ja tu tak, z racji zawodu. Tak, proszę bardzo. Tak. Znaczy tak, no wstydzić się nie trzeba, czyli ten problem już zupełnie mamy z głowy, to wręcz jest skazane i modne. No nie trzeba się bać i zacząć biegać można takie marszotruchty, powiedzmy, jeżeli ktoś naprawdę czuje, że nigdy nic takiego nie robił i spokojnie biec sobie truchtem 5 minut, żeby to nie była jakaś wielka zadyszka, po prostu jakby wsłuchać się w swój organizm. Nic na siłę, nie od razu już z jakimś rozpisanym treningiem z książki, tylko najpierw przez tam pierwsze tygodnie czy miesiące po prostu wychodzić, truchtać tyle, ile czuję, żeby się troszkę spocić. No nie tak, żeby nic nie poczuć, że się nie biegało, ale to nie tak, że przychodzę po takim treningu i padam. Nie, bo to nie o to chodzi.
I później sam człowiek poczuje parę tygodnia, że już jest troszeczkę mocniejszy, lepszy, już może więcej, już nie 5, ale 15 minut jednym ciągiem, że za chwilę pół godziny przebiegnie i to samo przyjdzie. I potem już wchodzimy, mamy właśnie wiedzę w internecie, znajomych, trenerów i tak dalej, można już wchodzić w jakiś taki bardziej zorganizowany trening. I człowiek sam nie wie, kiedy po paru miesiącach jest w stanie maraton przebiec. A jakie to jest uczucie przebiec ten maraton? O, fajnie. Co wtedy się czuje? Dobrą perspektywę, dobry posiłek, frajdę po biegu. Natomiast ja wrócę do pani pytania, jak można, o motywację, bo ja jak zaczynałem biegać już poza tą taką wyćwiką domową, na bieżni domowej, to od razu miałem takie założenie, że nie będę sobie mierzył czasu. Nie będę mierzył sobie odległości, żeby nie przegrać ze sobą, bo to jest deprymujące. Wielu moich znajomych też podejmowało taką rutynę biegową. Byli coraz lepsi, a w pewnym momencie zaczynali ze sobą przegrywać czasowo, bo to naturalne. I to ich deprymowało i wycofywali się po jakimś czasie, po kilku miesiącach. Ja wiedząc o tym, założyłem, że nie będę sobie mierzył czasu i dystansu. I to było dobre. Nie próbować wygrywać ze samym sobą. Ale to było dawno, to było 25 lat temu. W tej chwili natomiast są tak znakomite warunki do kontroli zdrowia w czasie wysiłku sportowego, że ta kultura fizyczna wprost, dzięki kulturze Poznaniu, którą dają różne cyfrowe narzędzia, może prowadzić do kultury zdrowia. Tak już bez jakiegoś specjalnego ryzyka. I myślę, że to jest duża przyszłość dla profilaktyki medycznej, dla profilaktyki chorób. Duża przyszłość, żeby tą rutynę prostego ruchu. Sport biegowy akurat jest bardzo fajny, bo jest tani, prosty, można go bez żadnych ograniczeń, takich warunków podejmować, więc że w ten sposób zacznie się kulturę zdrowia promować, uczyć. I to jest w sumie zgodne z tym, co panowie mieli w głowach, zakładając ten maraton z panem Edwardem Stawiarzem, bo nie chodziło, jak nam powiedział, o rekordy, tylko o to, żeby przebiec i żeby rozbiegać Kraków. I że to się udało. Tak, i teraz ta trasa wzdłuż Wisły, która cały czas czeka, tak? Bo to, że w tej chwili biegamy troszkę inaczej, mało stosunkowo wzdłuż Wisły, to nie znaczy, że ta idea wykorzystania trasy wzdłuż Wisły nie jest jeszcze do podjęcia, stworzenia tej infrastruktury, żeby właśnie w Krakowie była najpiękniejsza trasa biegowa w Europie. Bo potencjał Wisła, jest olbrzymi. Tak, Wisła ma kręgosłup Krakowa, 26 km od Tyńca do Mogiły. Więc potencjał jest i stworzenie z tego takiej przestrzeni dla plenerowych przeglądów zdrowia, do tego, żeby sprawdzać w każdym wieku, żeby z tego tworzyć jakieś standardy dobrostanu zdrowia. Więc ten potencjał, mam nadzieję, 5, 10, może 20 lat Kraków zostanie w taki sposób wzbogacony taką infrastrukturą. Myślę, że przy okazji możemy zaprosić na regularne treningi biegowe, które jako Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie organizujemy. Ruszają co sobotę o 10 spod sklepu biegacza przy Kałuży 1. Panie Romanie, jakieś jeszcze rady już w trakcie tego biegu? Jak utrzymać to tempo? Jak się nie zdemotywować? Jak dać radę? Jak wytrzymać? Jaką technikę przyjąć? No, z punktu widzenia tego, co będę robił, to słuchać tego zajęcia, który jest w grupie, prawda? Stanąć sobie w odpowiednim miejscu, nie za szybko. Wiadomo, że takie hasło między nami jest, że nieważne jak się zaczyna, a ważne jak się kończy. Czyli można spokojnie. Kiedyś miałem taki przypadek. Jeden, jedyny raz na Błoniach Krakowskich, jak był start, był masaż przed biegiem. I w momencie, kiedy było 3, 2, 1 start, leżałem na tej kanapie masowanej i wystartowałem jako ostatni zawodnik, więc to było coś niesamowitego, czyli powolutku, pierwsza połówka 2 godziny, druga połówka 1,5 godziny i znakomity wynik wyszedł. Więc myślę, że tak można zacząć, czyli powoli, a potem coraz szybciej, mieć cały czas tą moc w sobie i tak biegać.
A po ukończeniu maratonu człowiek jest wykończony? Panie Andrzeju, jak to jest? Po tym pierwszym maratonie jako amator, jak się pan czuł? Jak pana organizm zareagował? Nie, w Krakowie się fajnie biega w sumie, choć było ciepło na początku, bo to było w maju, te starty były, ale było fajnie. Były gorsze maratony w Warszawie, pamiętam, naprawdę, tam już padałem. Natomiast dla mnie maraton to jest, no ja zawsze się lubię ścigać, prawda? Więc zawsze w tej klasyfikacji zacząłem od wieku 50 lat, więc zawsze chciałem być tam w dziesiątce, potem w piątce, potem już na podium i tak dalej, nie? Zawsze lubiłem. Pamiętam w którymś maratonie 2010 byłem 17 w Open, więc mój najlepszy wynik 2,46, no. Także, to urodzony sportowiec. Także tutaj on mimo wszystko, że jest ciężki maraton, dokładnie, tak. Że jest ciężko maraton, to jednak te 2,46 zrobiłem, ale to już maksimum chyba to zrobiłem, prawda? No. Także nie no. Ulga na mecie jest niesamowita. To jest coś, co trudno opisać, prawda? Tak jakby, nie wiem, skok ze spadochronem nagle jesteś na ziemi. Żyjesz. Endorfiny olbrzymie. Tak. To jest olbrzymie, tak, tak. A skoro już powiedzieliśmy o masażu, to ja nie mogę tutaj nie wykorzystać eksperckiej wiedzy naszej pani rehabilitant i masażystki. Będziemy tutaj? Mogę zademonstrować, nie ma przewidzieliśmy, ale... Za dwa stoły złączymy, się kładzie. Ale ja na pewno nasi biegacze będą zainteresowani tym, jak sobie pomóc po, co zrobić z naszym organizmem, czy udać się na masaż, czy samemu coś próbować W dniu maratonu to najlepiej zimny prysznic, no zimna woda, to jest tak najlepiej, co możemy zrobić. No samym to się raczej wmasujemy. Jeżeli ktoś ma możliwość iść na masaż, to w sumie najlepiej na drugi dzień, żeby już tych mięśni, no masaż jest jednak no ingerencją, działa ruszać te mięśnie, więc już nie męczyć tych mięśni więcej, sam maraton wystarczy, więc masaż na drugi dzień najlepszy. W tym dniu zimna kąpiel, zimny prysznic i właściwie to wystarczy, bo już nic i tak więcej nie zrobimy. Jakieś tam rolowania, coś, to wszystko od poniedziałku można zaczynać taką regenerację już konkretną. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. 20. Krakowia Maraton jubileuszowy ruszy 23 kwietnia o godzinie 9 z Rynku Głównego w Krakowie. Serdecznie zachęcamy Państwa do bycia wtedy na ulicach miasta, do kibicowania, bo jak słyszeliśmy od naszych wytrwałych, to kibicowanie uskrzydla.